Sindbad Żeglarz, na motywach baśni z Tysiąca i jednej nocy. Tekst polski Barbara Jaroszuk, czyta Marian Opania. Dawno, dawno temu w pięknym mieście Bagdadzie żył sobie bardzo ubogi chłopiec, którego wszyscy nazywali Sindbadem Tragarzem. A nazywali go tak nie bez przyczyny, chcąc zarobić na chleb. Sindbad musiał bowiem dźwigać ciężkie pakunki, licząc na drobny chociaż napiwek. O ja nieszczęśliwy, skarżył się, przemierzając ulicę Bagdadu. Za co mnie to spotyka? Jego biadania dotarły kiedyś do uszu zamożnego starca. Bogacz wychylił się z okna swego wspaniałego pałacu i gestem zaprosił Sindbada do środka. Zaraz za progiem chłopiec przystanął oniemiały. Co za przepych, pomyślał. Ciekawy, kto tu mieszka. I ruszył dalej. Szedł przez rozkosznie chłodne patia z fontannami i donicami pełnymi kwiatów, aż znalazł się w ogromnej sali. Nosimy to samo imię, odezwał się starzec rozparty na aksamitnych poduszkach. Tylko, że mnie nazywają Sindbadem Żeglarzem. Po co mnie zawołałeś? spytał Sindbad tragarz. Bogacz wskazał mu wyszywany złotem i srebrem kobierzec. Usiądź, poprosił. Usłyszałem, jak narzekasz na swój los, więc postanowiłem dać ci możliwość porównania go z moim. I sindbad żeglarz opowiedział sindbadowi tragarzowi, jak to po śmierci ojca odziedziczył wielką fortunę i jak szybko, a bez sensu ją roztrwonił. Zupełnie nagle znalazłem się w nędzy, głodny i zrozpaczony. Ruszyłem do portu, by rzucić się do morza i skończyć ze swą niedolą. Już miałem wykonać ów zamiar, gdy ujrzałem, podpływający do nabrzeża statek handlowy. Kapitan zaproponował mi posadę majtka, którą przyjąłem, doszedłszy do wniosku, że umrzeć zawsze jeszcze zdążę, mówił dalej starzec. Żeglowaliśmy przez kilka tygodni, aż w końcu dopłynęliśmy do jakiejś wyspy. Gdy jednak zeszliśmy na ląd, ziemia zadrżała tak gwałtownie, że wszyscy polecieliśmy do góry jak wystrzeleni z procy. Nie była to bowiem żadna wyspa, tylko grzbiet olbrzymiego wieloryba. Sindbad Dragarz słuchał opowieści gospodarza z rozdziewionymi ze zdumienia ustami. Uczepiony deski, dałem się nieść falą, podjął sindbat żeglarz, i kiedy myślałem już, że niewiele mi życia zostało, przybiłem do jakiejś plaży. Kilka dni później zaciągnąłem się na kolejny okręt, ale i temu szczęście nie sprzyjało. Potworny sztorm rozczaskał go wkrótce nad żazki. Zaczynałem zwolna popadać w desperację, kiedy może pchnęło mnie na samotną skałę, której uchwyciłem się tak mocno, jak tylko mogłem. Sindbad Tragasz aż przygryzł wargi z przejęcia. Szykowałem się na śmierć, spragnienia, ale wtedy zjawił się ogromny orzeł. Chwycił mnie za ubranie na plecach i uniósł w przestworza. Sindbad Tragasz nie wierzył własnym uszom. Po kilku godzinach orzeł, wypuścił mnie nagle ze swoich szponów. Na szczęście spadłem wprost w kopkę siana. A jakby tego było mało, chwilę później dostrzegłem stojący dwa kroki ode mnie kufer pełen złota i diamentów. Na pobliskiej plaży znalazłem opuszczoną łódkę, załadowałem kufer i złapałem za wiosła. Byłem nie tylko cały i zdrowy, ale w dodatku bajecznie bogaty. Po powrocie do Bagdadu, Sindbad Żeglarz mógł sobie pozwolić na wszystko, o czym zamarzył. Od najdroższych ubrań po najsmakowitsze desery. — Naprawdę? I stać się było na to, żeby codziennie jeść zupę? — dopytywał się z niedowierzaniem Sindbad Trakarz. Starzec roześmiał się, po czym powiedział — Miałem wszystko. Wszystko poza ciekawym życiem. Dlatego pewnego pięknego dnia, spragniony przygód, znowu wsiadłem na okręt. A, a co to są przygody? Chciał wiedzieć Sindbad Tragas. Co to trudno wyjaśnić, odrzekł Sindbad żeglarz. Tak czy owak pewnej bezksiężycowej i bezgwiezdnej nocy, pośród najgłębszych ciemności na środku oceanu pojawił się ziejący ogniem smok. Kiedy okręt stanął w płomieniach, rzuciłem się w morskie odmęty. Na szczęście w tym właśnie momencie niebo rozdarła potężna błyskawica i zaraz potem huchnął grzmot. Smok uciekł, przestraszony, a deszcz ugasił resztki ognia. I, i co dalej? popędzał starca niecierpliwy chłopiec. Ich nie jestem pewien. W każdym razie ocknąłem się na plaży w otoczeniu dzikich gnomów wymachujących włóczniami, nożami i toporami. Żaden z dwóch sindbadów nie zauważył nawet, że zapada zmrok. Tak byli pochłonięci rozmową. Gnomy dźwignęły mnie wspólnymi siłami i zaniosły do lasu. Tam, na polanie, rzuciły mnie do stóp straszliwemu olbrzymowi, który na mój widok oblizał się ze smakiem. Chciał Cię zjeść? Niestety, wszystko na to wskazywało, przytaknął Sindbad żeglarz. Ale życie obfituje w niespodzianki, ciągnął. Kiedy potwór szykował się już, by mnie pożreć, przeleciała mu koło nosa malusieńka muszka, a wtedy kichnął tak potężnie, że odrzuciło mnie razem z gnomami chyba na kilometr. Sindbad, żeglarz, wpadł wprost do wodospadu, który niczym wodne sanie poniósł go do szerokiej rzeki, a rzeka jeszcze dalej. Kiedy nurt się nieco uspokoił, dopłynąłem do brzegu i zasnąłem. A gdy się obudziłem... To co? To co? Okazało się, że jestem otoczony przez bandę przemytników kości słoniowej, odparł starzec. Wszyscy jak i jeden mąż mierzyli do mnie ze swoich strzelb. Zostaniesz naszym niewolnikiem i będziesz zaraz polował na słonie, oświadczyli. Cóż było robić? Zgodnie z ich poleceniem ruszyłem w las szukać słoni. Wkrótce natknąłem się na jednego, który wpadł do zastawionej przez nich pułapki. Wyglądał tak żałośnie, że natychmiast go uwolniłem. Dziękuję, Sindbadzie, przemówił wtedy. Masz dobre serce, dlatego zrobię ci niespodziankę, bo widzisz, nie jestem wcale słoniem. Tylko zaklętym duchem i zamierzam ci pomóc. Z tymi słowy słoń zamienił się w niziutkiego człowieczka. Człowieczek rozłożył u stóp sindbada, żeglarza, piękny, wyszywany złotem i srebrem kobierzec. Usiądź na nim, zachęcał, a zabierze cię, dokądkolwiek zapragniesz. Sindbad żeglarz usłuchał i dywan, jakby uniesiony nagłym powiewem, poderwał się do lotu. Wkrótce potem u moich stóp zabłysły złote kopuły Bagdadu. Latający dywan przyniósł mnie do tego pałacu, gdzie odtąd mieszkam. — A co się stało z tym dywanem? — zapytał Sindbad Tragas. — Właśnie na nim siedzi. Uśmiechnął się Sindbad żeglarz. I wtedy, jakby za sprawą magii, kobierzec poszybował w stronę okna, przez które zaglądał olbrzymi księżyc. Dokąd się wybierasz? zawołał z dołu starzec. W podróż dookoła świata. Nie na darmo mam na imię Sindbad, odkrzyknął radośnie chłopiec. I odleciał na czarodziejskim dywanie, w poszukiwaniu własnych przygód.